everyone, welcome to my channel. Chciałam Was przywitać tymi słowami, które zawsze mnie ekscytują, jak oglądam kanał Pixiewoo, czyli siostr Sam i Nick Chapman. One zawsze wyglądają, jakby były na haju, bo są bardzo takie podekscytowane, radosne, może tym, jakie kosmetyki testują i jakimi kosmetykami będą się malować. No ale mniejsza z tym, polecam ten kanał. Ja, która nie zna praktycznie w ogóle angielskiego, ja ich jestem w stanie zrozumieć, nie wiem czemu, no ale niech tam będzie. Mówią z fajnym, takim typowym akcentem brytyjskim, także zapraszam do ich oglądania. Oczywiście one mi nie zapłaciły za ten kanał, no może przysłały mi kilka skrzynek kosmetyków, ale to już nie będę o tym opowiadać, chyba że kiedyś zrobię taki ogromny 12-godzinny haul kosmetyczny. Ale dobra, przychodzę do Was dzisiaj z takim odcinkiem haul ubraniowy. I ten haul ubraniowy to są chyba pierwszy raz po 2 miesiącach ubrania, które nie zakupiłam w Lumpeksie. Dlaczego? Ponieważ ja ostatnio chodziłam z listą ubrań, które są mi potrzebne na sezon letni, w których wiem, że najczęściej chodzę i najczęściej je, że tak powiem, katuję, najbardziej mi są przydatne. No i to są ubrania, które wiem, że będą mi pasować też do ubrań, które już mam w szafie, czyli chciałam być bardziej gospodarna. No jak to ja? No przecież nie byłabym sobą. I tak, ponieważ nie znalazłam tych ubrań w Lumpeksie, a szkoda było mi tracić już pieniądze typu na przykład 15-12 zł na jakieś takie fajne ubrania, ale których już mam nadmiar, czyli jakieś koszulki, jakieś tam spódniczki czy spodenki, to stwierdziłam, że muszę udać się do sklepów takich tak zwanych galeryjnych. I co jeszcze Wam mogę powiedzieć, że te ubrania to nie są jakieś tam, wiecie, no... Szału nie będzie może dla niektórych, ale dla mnie to są takie, które będą stanowić podstawę mego ubierania się w okresie wakacyjnym, czyli takim, kiedy będzie bardzo ciepło. Jak widzieliście, kupiłam sobie właśnie w tym ostatnim haulu lumpeksowym, osoby, które mnie śledzą na bieżąco, pokupowałam sobie jakieś tam właśnie długą spódnicę, kamizelkę jeansową i do tego parę było mi potrzebnych innych ubrań. Ale dobra, nie przedłużając, co jeszcze mogę tylko dodać od siebie? Dla tych, którzy oglądają tylko mnie wybiórczo, to znaczy cyk, 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 śmyk, jakie ubrania sobie teraz kupiłam, nie słuchając w ogóle tego, co mam do powiedzenia, to oczywiście odcinek jest lub będzie w przygotowaniu drugi nagrany, kiedy przez 15 sekund będę je tylko pokazywać i pokażą się napisy i ceny. Dobra, ale teraz wróćmy do tematu. Pierwszą rzeczą, którą Wam pokażę, to jest koszulka za 9,90. Ja tutaj ją zbliżę. Ona ma zarąbisty tutaj napis. Jest w kolorze takiej, no dosyć takiej właśnie zgniłej, wojskowej zieleni. Nie z szarością, tylko bardziej taki, wiecie, taki mocna ta zieleń. To jest rozmiar M-ka. Wzięłam ją na tak zwaną pałę, czyli w ogóle i totalnie nie mierząc. Myślę, że S-ka byłaby lepsza, ale niech będzie taka luźniejsza. W lato to nie przeszkadza. I tak, to jest koszulka z Sinsaya, wychodziłam już i mąż stwierdził, że 9,90 wiszą jakieś koszulki, może bym tam coś zobaczyła, no bo w sumie koszulek na lato nigdy dość, bo pasują praktycznie do wszystkiego. I ja sobie wybrałam, bo lubię taki kolor, jeszcze nie raz u mnie taki kolor zobaczycie, ten albo ciemniejszy, jaśniejszy. I ten napis, który mnie urzekł i on jest, no przemówił do mnie, on powiedział, ty musisz mieć tą koszulkę i na nim jest napisane, don't think too much. Nie myśl za dużo. To jest coś o mnie. Żebym nie myślała do godziny 2 w nocy nad tym, jak Was zadowolić i jak Was zabawić, to właśnie wziąłam sobie tą koszulkę i za każdym razem, kiedy nie mogę usnąć w nocy, ta koszulka zjeżdża mi przed oczami z sufitu i właśnie widzę, czego nie należy robić. Ale dobra, mam nadzieję, że ta koszulka będzie fajnie wyglądać tutaj. Odrzucam ją na bok i pokazuję następną koszulkę. To, o, to jest coś, co chyba mi się wydaje, że jest w szafie większości osób, większości dziewczyn. To są tak zwane koszulki na ramionczkach bokserki. Tylko nie na cienkich ramionczkach, tylko takich troszkę szerszych. I ta koszulka zakupiona za 19 zł, ona mi właśnie oblazła troszkę od kocyka, jest w kolorze czarnym, kupiona w Hausie. Widzieliście ją też na mnie w jakimś tam pewnie już filmiku, bo kupiłam ją ze 3 tygodnie temu, albo i dalej. Co mi się w niej podoba? Materiał, bo on jest taki jakby lekko harmonijkowaty, nie wiem jak to nazwać. To, że te ramionczka są szerokie. Ona jest taka dość dłuższa, Wam powiem, jak się rozciągnie, to ona jest taka w pół tyłek.
To jest rozmiar SK i muszę Wam powiedzieć, że naprawdę bardzo ładnie podkreśla figurę. Mam wrażenie, że ona wręcz jakby spłaszczała brzuch. Ja na pewno sobie zakupię jeszcze dwa kolory, a jakby one były na jakiejś promocji, wyprzedaży czy czymś takim, to na pewno sobie podokupuję jeszcze kolejną czarną, szarą. Mam jeszcze w planach szarą i białą na pewno kupić, bo to jest podstawa każdej szafy. Takie koszulki, zwłaszcza na lato lub też na początek jesieni, początek wiosny. Do kurtki jeansowej, pod jakiś sweter, pod kardigan, pod kamizelkę, pod no ja polecam i jeszcze jak ładnie się układa, ładnie leży tutaj z tyłu, także mi to odpowiada. Ale to jest taka zwykła rzecz, jak mówię, to na pewno jest w szafie każdego. Następną rzeczą, którą sobie zakupiłam, to było bodajże i tu jak zwykle krop lub house, nieważne, już oderwałam metkę, bo już tam chodziłam, to jest taki wisiorek. Ja go tutaj z bliska pokażę, on wygląda tak, jest w kolorach typowo letnich, złoto, żółć, niebieski, pomarańcz, fiolet, róż, nie wiem jak to powiedzieć i jest bardzo, bardzo ładny. Poprawię się tu. I co mogę Wam powiedzieć? To jest z poprzedniej kolekcji letniej, czyli ma już prawie rok czasu, ten piękny, cudowny wisiorek. I tak. W tamtym roku kosztował chyba 35 zł. Ja miałczałam koło niego, ale stwierdziłam, no robota chińska i tak dalej, nie. Widziałam, że jest porządny, że tak szybko się nie rozwali jak inne, ale nie stwierdziłam, że nie, poczekam sobie. No i później go długo, długo nie widziałam, w zimę tak jakoś nie oglądałam tych wisiorków, no nie były mi zbytnio potrzebne. I powiem Wam, coś ponad miesiąc temu idę sobie, patrzę, a on biedny wisi, tam gdzie jest nowa kolekcja, na tych stoiskach takich, i on sobie wisi z tyłu gdzieś, wygrzebałam go, bo jestem oczywiście, jak to się mówi, ta osoba taka, która no, nie przypuści, musi wszystko zobaczyć, i wygrzebałam go sobie za 9,99 albo 14 zł, kurczę, ubijcie mnie, nie pamiętam, ale ta cena już się opłacała, żeby go wziąć i jest... cudowny, jest cudowny, te kolory letnie do odsłoniętych ramion, do jakichś koszulek, do bluzek, no jest bombowy i wiem, że tak szybko się nie rozwali. Dobra, na pewno zobaczycie go u mnie w jakimś filmiku, bo już nie mogłam doczekać i coś tam nim nagrałam. Dobra, dalej, w Sinsaju, Sinsaj, teraz będzie sam Sinsaj leciał po drodze. Powiem Wam tak, pamiętam, jak zaczęłam kupować rzeczy w Sinsaja, miałam lat 30 i stanęłam, a tam pisze, no chciałam się coś dowiedzieć o tym sklepie, a tam pisze tak. Sinsaj, sklep stworzony z myślą o młodych, nowoczesnych kobietach w wieku, adresowany do osób w wieku 15-25 lat. Ja mówię, ja pier... No, kurde, ludzie, ale Wam powiem, że mimo wszystko nie zraziłam się, mam tam połowa mojej szafy, to jest Sinsaja. Dlaczego? Ponieważ jakościowo niektóre rzeczy, bo ja się bardzo temu przyglądam, są takie coś, co się kupi, że to w ogóle nie wygląda albo się szybko niszczy, ale wiele jest ubrań, które podchodzą pod firmę, na przykład typu, nie wiem, Reserve czy inne i są dwa razy droższe, ponieważ tam bardziej są takie jakby eleganckie rzeczy, a tutaj są młodzieżowe i tam już ubierają się właśnie takie kobiety 30 parę, 40 parę plus 50 parę, ale w Sinsaju jak dobrze pochodzimy i pogmeram, co się tutaj spędzi, nie wiem, Boże, mam nadzieję, że mikroska mi wzrosła. Dobra, i powiem Wam, że tam naprawdę fajne rzeczy można kupić. I ja ostatnio bardzo chciałam, bo mam takie spódnice, które są dość takie dziwne, jakieś takie wzorzyste, albo jakieś formy mają taką inną. I do nich urąbałam sobie, że będzie mi pasować tylko coś, co jest czarne, gładkie w miarę. Nie ma ozdób, jest wręcz ascetycznym takim ubiorem i nie mogłam tego trafić, bo wszystkie czarne podkoszulki i t-shirty miały tu jakieś napisy, bądź wyglądały, jak to się mówi, jak takie kupione z bazarku za 10 zł. Ja takich nie chciałam, to musiało być coś innego. I powiem Wam, że trafiłam na taką bluzkę. Ona tutaj nie będzie tak się prezentować ładnie, jak ona ładnie wygląda w rzeczywistości. Ona ma długi rękaw, kosztowała mnie 40 prawie zł, no bo już nie będę liczyć 39,90, to jest 39,90, tylko to jest 40 zł. Zobaczcie tutaj ten materiał z bliska. On jest taki właśnie harmonijkowaty, w dotyku lekko śliski. To nie jest takie coś miłe jak bawełenka, tylko lekko śliskie, więc pewnie ma więcej sztucznego. Tutaj ma suwaczek, mniej więcej do tak 1/3 pleców, nie wiem, długości, takie coś tutaj do góry. Jest półgolf, wiem, na lato ktoś powie półgolf, ale są takie dni, kiedy jest odrobinkę chłodniej, z 20 stopni i zawsze mi tutaj obiewa.
długi rękawek to jest rozmiar M, a widzicie, że to jest takie jakby, nie wiem, bardziej dopasowane. Jest takie, że się wydaje krótkie, ale Wam powiem, do rzeczy, które mam takie w pas, czyli jakiś spódnic, spodni z takim lekko jak podwyższonym stanem, jest idealne, nie będzie się czołgać. Jak na przykład włożymy w spódnicę, nie będzie nam robić drugiego tyłka jakiegoś typu Nicki Minaj, tylko będzie ładnie, bardzo zgrabnie wyglądać. Co mi się w tym podoba, że to niby jest takie niepozorne, ale powiem Wam, że do eleganckich rzeczy nie będzie wyglądać gorsze, czy nie będzie wyglądać jakbyśmy coś założyli, nie wiem skąd, z jakiegoś właśnie lumpeksu zużyte, albo coś, co już przechodziliśmy bardzo wiele, tylko naprawdę porządnie wygląda. Widzę, że na szczęście nie będzie się tego czarnego tutaj nic czepiać, także bardzo, bardzo, ja mówię Wam, ja bardzo, nawet z moją mamą chodziłam po sklepach, znów się poprawię. Dobra, ach, te wisiorki. I powiem Wam tak, że ja z moją mamą chodziłam i szukałyśmy czegoś. To nie, to za bardzo bawełniane, to obłaź, to za duży dekolt, za na ramionczkach. Nie, 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 nie pasuje. Miałam takie coś w głowie właśnie w stylu Jacqueline Kennedy. Tylko bardziej taka, jakbym szła Jacqueline Kennedy, Audrey Hepburn, tylko bardziej w kierunku nowoczesności, czyli jakby taki styl ascetyczny, prostej elegancji z lat 50., 60., tylko odrobinę bardziej unowocześniony. I to jak zobaczyłam, ja wiem, osoby, które lubią takie rzeczy, to mnie zrozumieją, reszta powie, op, w ogóle to nie wygląda, ale ja jestem mega zadowolona, bo wiem, że naprawdę będzie to wyglądać z klasą i podkreśli nawet dżinsy z wysokim stanem. Dobra, i to już chowam, bo się rozgadałam na ten temat. Następną rzecz, którą sobie kupiłam, wiem, że przepłaciłam, to jest kombinezon za 60 zł, też z Sinsaya. Ja go tutaj pokażę, tak? O, widzicie, on w sumie to może wyglądać, że jakby to była sukienka, no bo te nogawki ma takie dosyć, widzicie tutaj, dosyć takie dłuższe, szerokie, tutaj jest właśnie ten, widać ten krok, tutaj jest takie coś jak delikatnie przymarszczane w pasie, czego tutaj nie widać, to jest ten wzór. Jest taki dekoldzik, bałam się, że on będzie duży, ale nie jest duży, jest rękawek, co mi odpowiada. Jest tutaj takie coś, to mnie nie przeszkadza, oczywiście w lato jest przewiew i tu jest taka dziura, widzicie, no żeby to chyba bardziej seksownie wyglądało. Mnie tak nie do końca to odpowiada, ja myślę, że to ja sobie zszyję sama ręcznie jakąś niteczką granatową czy czymś i to zupełnie ta dziura rozłażąca się nie będzie widać tego. Tu jest na guziczek. Powiem Wam tak, jak to ja, jeszcze tak go pokażę, żeby później tym rączką nie machać, o. To był przypadek jak zwykle, kiedy byłam w galerii zupełnie za czymś innym, niekoniecznie za odzieżą. Wlazłam i myślę, zobaczę co jest. A że kombinezon już w tamtym roku miałam, ale wiecie, kupiłam taki kombinezon, który po praniu się skoczył, skurczył, nie wiem co mu się stało. Może go za bardzo odwirowałam, bo nie zawsze patrzę na metki. I miałam teraz bardziej w planach taki kombinezon kolorowy, typowo na lato i kombinezon czarny. Marzy mi się czarny kombinezon, ale wszystko musi być tam idealnie. Już na ten temat nie będę się rozgadywać, czyli szukam mojego idealnego kombinezonu czarnego z długą nogawką. I tak, wlazłam, patrzę, wiszą sobie kombinezony w różnych tych kolorkach, jeansowe, takie, nie takie i wziąłem, wiecie, tak sobie, mówię, Boże, jakie ładne kolorki, jak mi pasują, ojejku, ojejku, fajnie, ale tak, kombinezony są czasami przykrótkie. Wiem, że czasami przymierzamy coś, co jest fajnie, niby jest wysoki stan, ale okazuje się, że pośladki są prawie na wierzchu. No bo oczywiście oni myślą, że kobieta to nie ma celulitu, jędrna skóra w ogóle gładka aż do śmierci. I my takich kobiety po 30, a czasami nawet młodsze, nie lubimy takich rzeczy, czyli wszystko musi być jakby idealnie. I chociaż to kosztowało 60 zł, ja piałam, stałam w przymierzalni, myślałam, kręciłam się, odłożyłam, chodziłam po tym, znowu wzięłam to do ręki, chodziłam, namyślałam się i w końcu uznałam, że jednak za te 60 zł nie będę czekać do wyprzedaży, kiedy lato przejdzie, kiedy czegoś tam nie będzie, tylko że ja to wezmę. Dlaczego? Wszystko mi się w tym podobało. Kolor, tak? To, że jest cienki materiał i wiecie, jak siądziemy do samochodu i wysiądziemy i dupa nam się za przeproszeniem spoci, szybko przewieje. To, że jest rękawek, nie zawsze w lato lubimy odkrywać ręce, nie zawsze kobieta, prawda, użyje maszynki do golenia, no cóż będziemy ukrywać, normalnie zażynać się jak świnka co drugi dzień, żeby pięknie wyglądać jak z reklamy, to no to nie każda ma na to czas.
I co tutaj, że jest lekko przymarszane w pasie, że ja sobie mogę założyć do tego taki, jak to się mówi, paseczek w kolorze takim cielistym, brązowym, jak, czy jakimś tam innym. Zobaczymy, co będzie pasować. I to się lekko zbluzuje. Nogawki są właśnie dłuższe, szersze i nie wygląda się w tym, jak to mój tata mówi czasami, jak podkasaniec, tylko wygląda się jak normalnie między stylem dziewczęcym, ale już wchodzącym w kobiecość. Mnie to bardzo ujęło, bardzo, no bardzo, bardzo, bardzo. Wiem, jak zwykle nie wygląda, jakieś tam habrezie, wzorki, ale mnie to się bardzo spodobało. I ostatnią rzecz, którą Wam zademonstruję, to jest kurtka jeansowa. Ja już od ponad roku chodziłam za kurtką jeansową, ceny zwalały mi z nóg. Najpierw ją pokażę, a potem opowiem. To jest kurtka z Sin Sa Ya. Tak, kosztowała mnie 90 zł, 89, czyli 90. Jest boska, ja Wam pokażę. Tutaj ma oczywiście te przecierki, dziureczki, rękawki sobie podwinęłam, bo ładnie wygląda, zapięłam ją tutaj, widać, że to jest okrycie wierzchnie. Rozmiar to jest wręcz L-ka, tak na tym pisze. Europejska L-ka, amerykańska też L-ka. I tak dalej. Tu jest oczywiście tak przecierane. Nie wiem, czy kamera to oddaje, że to nie jest taki rodzaj jeansu, takiego jak ja to mówię, guma, co się rozciąga, tylko taki, już Wam mówię, w stylu lat 90. Ja szłam i chciałam sobie kupić taką kurtkę, coś jak ramoneskę, dopasowaną, żeby to ekstra ładnie wyglądało. I przymierzałam takie. Oczywiście ceny też były zwalające z nóg. 150, 160, 180. Ja sobie pomyślałam, nie, to ja może poczekam do wyprzedaży, chociaż wiadomo, teraz też mogą być takie chłodniejsze dni, że taka narzutka by się przydała. I co? Weszłam do Sin Sa Ya, wisiało to. Panie musiały pięknie to poskładać, z ciuchami zestawić, bo mnie w ogóle wszystko ujęło. To jest w stylu właśnie lat 90., czyli lekko taki oversize'owy krój, ale nie przesadzony oversize'owy. Wiecie, ja teraz widzę taką modę, gdzie jak nastał powrót do lat 90., czyli do przepraszam, do takiego, że były wtedy, pamiętacie, ktoś, kto ma 30 lat, pamięta, jak się w latach 90. chodziło, będąc nastolatkiem, i 90., na przykład 5 czy 6. Miało się wielkie spodnie jeansowe, które były do pasa, taki normalnie tyłek to był ogromniasty, jak Kim Kardashian. Były wielkie kurtki, takie szerokie, które wyglądały, jakbyśmy z naprawdę starszego rodzeństwa założyli. Wszystko to było tak jakby a la Made in Niemcy przyjechało. I teraz jak ta moda zapanowała, to jak zobaczyłam ostatnio Jessica Mercedes, ubraną od stóp do głów, to ja wiem, to jest modne, ale trzeba z tej mody wyciągnąć odrobinkę coś dla siebie i nie zrobić z siebie karykatury. Ludzie, a ona założyła wszystko. Tyłek jej spłaszczyło, podniosło w ogóle stan aż pod, za przeproszeniem, biust. Na to ta kurtka wielgarna narzucona i nie, dla mnie to nie. Więc ja sobie stwierdziłam, że założę sobie tą kurtkę, przymierzę i powiem Wam, ona jest oversize'owa i wygląda inaczej niż takie maleńkie kurtki jeansowe dopasowane, ale mnie się spodobało, że ona jest lżejsza, znaczy luźniejsza, że ona jest taka szersza, ale nie jest przesadzona, wiecie, nie te ramiona, które zwisają tutaj, jak na przykład też te siostry noszą Olsen, gdzie dosłownie tutaj szycie to jest, tu rękawy aż są podwinięte, bo to jest wszystko aż do kolan, tylko ta kurtka naprawdę stwierdziłam, że nawet jak przyjdzie jesień i zakładamy na przykład sukienkę, grubsze rajstopy, ciepły jakiś sweter czy coś takiego i to wszystko wepchniemy, bo ja mam ramoneskę, która jest dopasowana i czasem z trudem coś grubszego pod nią wpycham, a to jest, i powiem Wam, ten materiał jest normalnie, jakbyście kupili gdzieś jakieś, no nie wiem, lewisy, nie lewisy, takie oryginalne coś, że on jest taki wręcz sztywny. Zobaczcie sobie, na pewno w Sin Sa Ya jeszcze powinny te kurtki być, naprawdę, naprawdę, no ja jestem mega zadowolona. I to będzie na tyle moich zakupów. Aha, przepraszam. Słuchajcie, ja jeszcze tylko Wam powiem. W Sin Sa Ya za 2,99, oczywiście tutaj pokażę, 2,99, taki w kolorze pięknym, miętowym lakier do paznokci. Maleńki taki. Stoję przy kasie, jak to jak, żebuluję sobie tam, no żeby za dużo nie wydać, no ale taki lakierek to sobie pomyślam, a trzasnę go sobie. I słuchajcie, ostatnio zauważyłam, że na YouTubie zapanowała moda, no oczywiście idzie sezon letni, więc każdy sobie kładzie jakieś tam bardziej neony, w żywsze kolory, że zapanowała na pazurki właśnie takie niebieskie, błękitne, coś w tym stylu. No ja sobie pomyślałam tak, Boże, przepraszam, niektóre moje koleżanki, sobie pomyślałam, ojej, ja wyprzedziłam wszystkich, bo ja miałam te paznokcie niebieskie, tylko chyba nie pamiętam z jakiej firmy, chyba z Golden Rose, już nie pamiętam, w marcu.
w jakimś filmiku holu kosmetycznym, jakoś tak na samym początku nagrywania. Ja sobie pomyślałam, i teraz jak niebieski, to wszystkie mają niebieskie, ja będę inna. No ach, i zobaczyłam przy kasie, mówię, kupię sobie taką ładną, ładny taki miętowy kolorek. Prawda, że śliczny taki miętowy? Cudowniotki taki. No i co, pomalowałam sobie nim paznokcie, co się okazało. Bozia mnie pokarała. On wygląda jak niebieski na paznokciach. Może inny niebieski niż tamten, ale kamera tego nie będzie oddawać. Pomyślałam sobie, dziewczyny, hello, pozdrawiam, dołączyłam do Was. Tak to jest czasami zadzierać nosa do góry, że się jest, nie wiem, przodownikiem w modzie albo w kosmetykach. Na koniec, żeby nie było. Wiem, że niektórzy spodziewali się tutaj, że po ostatnim filmiku, czyli po tym filmiku takim z Marysią, będzie tutaj wow. No nie wiem, bo mam czasami wrażenie, wiecie, że ja głównie mój profil na tym kanale, to chciałam, żeby prezentować modę, modę za mniejsze pieniądze, kupowane z głową, tak samo jak i dodatki do domu, chociaż chyba nie wiem, kto będę pokazywać, kosmetyki, coś z głową, właśnie dla takich osób, które nie zawsze mają dużo pieniędzy, a czegoś potrzebują. Oczywiście ja nie chcę być jakąś drugą Mają Sableską, Trini i Suzan, tylko po prostu dziewczyną, która na swoich własnych błędach się czegoś tam nauczyła i może ktoś z tego skorzysta. Jeśli nie, to chociaż sobie poogląda, jak ja się za te mniejsze pieniądze ubieram. I co? I taki miał być ten, jak to się mówi, profil mojego kanału głównie, czyli bardziej takie mówienie o tym, o tamtym. A to, że ja jakieś tam te dziwne, spaczone poczucie humoru mam, to miało być tylko przy okazji. Oczywiście ja zauważyłam, no dziewczyny mnie w tych tagach nominują. Ja oczywiście będę je robić, bo to będzie coś innego. Ale stwierdziłam, że no nie zawsze będę taka żartobliwa jak w tych filmikach, bo to nie wiem, powiem Wam szczerze, że mogłabym stwierdzić, że się już wypaliłam. Koniec mojej kariery zawodowej. Ja już jestem wypalona totalnie z dowcipów i się boję, że jak będę za bardzo dużo tak napierdzielać na śmieszno, to stanę się Strasburgerem YouTube'a, czyli będę takie walić tak zwane suchary. Ale dobra, to tyle Wam chciałam powiedzieć. Kończę, bo mi się wydaje, że i tak będę musiała rżnąć coś ten odcinek, bo będzie za długi. Pozdrawiam wszystkich, którzy mnie dzisiaj oglądali, którzy mnie obejrzą milion świetlnych lat później. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Cześć.